jest słaby. Dawaj teraz. Jest. Makrelka jest. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wędkuj z Bigfootem. Tym razem zaczynamy trochę nietypowo, bo z trasy na łowisko. Pewnie domyślacie się, co się wydarzyło. Odpowiedź jest bardzo prosta. Jadę na ryby ze schabem. I oczywiście stało się najgorsze. Przygody ze schabem. Dzisiejsza przygoda. Tam flak. Także mamy flaka, schab oczywiście nie ma koła zapasowego. Czekamy na wulkanizatora. No już czekamy już z pół godziny, godzinę. Szczerze mówiąc, już trochę zaczynam tracić nadzieję, że dojedziemy na łowisko. Na szczęście jeszcze nie jest jasno. No ale na łowisko jeszcze z półtorej godziny, także... Będzie jak dojedziemy. Zanim się wszystko uda, mówisz, że kiedy będziemy nad wodą? Na pewno będzie już jasno. Jeżeli pójdzie dobrze, to będziemy nad wodą zaraz. Szósta się zbliża, siódma, ósma, dziewiąta. Przy dobrych wiatrach o 11 zaczniemy łowić. Pacjent gotowy, schab jedzie. Mam nadzieję, że wróci za chwilę. Tak sobie stoję. Popijam ciepłą herbatkę, jest naprawdę lodowato. Na pasmo niepowodzeń niestety się powiększa. Przed chwilą przejechał tir i zobaczcie, co się wydarzyło. Lewarek wypadł. No i jest mały dramat, no ale to nie jedyna rzecz. Nasz trójkąt ostrzegawczy został przed chwilą zniszczony przez inny samochód, który sobie odjechał. Że jest bardzo, bardzo nieciekawie, ale na szczęście schab właśnie przyjechał z panem z pomocy drogowej. No i tutaj działają. Mam nadzieję, że się uda, że samochód nie został uszkodzony całkowicie. Ale dobra, kończę, bo muszę pomóc schabowi. Także udało się wymienić oponę z dużymi problemami. No, schab mi ukradł czapkę. Szukałem jej przez rok czasu. Co cię ukradłem rok temu? Jak widzicie, koło już jest. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, no bo tak jak wspominałem wam, no samochód spadł z lewarka. Nie, ja już się śmieję, ale to jest śmiech przez łzy. No mamy jeszcze trochę kilometrów. 113 kilometrów i wcale nie powinniśmy o 2 godzin być na wozie. No ale podobno wiem od kolegi, że jest mnóstwo ludzi. I nie da się pływać, także nic nie straciliśmy chyba, bo chyba, że biorą metrówy. Przyjedziemy, kilka kółek zrobimy w pewnym ślizgu, zrobimy taką wiochę, że wszyscy pojadą do domu i zostanie cały zalew dla nas. Powiem tak, gorzej już chyba być nie może. Dobra, widzimy się na miejscu, nie zapeszam, narka. No to w końcu udało nam się dojechać na miejsce. Schab właśnie właduje łódkę. Mam nadzieję, że przebiegnie chociaż tym razem bez żadnych niespodzianek. Jeszcze idę pokierować. Dobrze, nie płacz tutaj. To zaczekaj, zaczekaj. Biegnę kawałek. Mordo, dobrze ci idzie. Ale możesz troszeczkę... O, super. Dobrze. No. Powoli. No i już łódeczka jest. Tam tylko zabiorę. Także łódka na wodzie. Wiadomo, że jeszcze silniczek nieodpalony itp. itd. Ściągnę ją tylko. A to już może od razu tam się popłynęło. Na drugą stronę. Dobra, super. To ja czekam na schaba. Ale na wodzie musi być już mnóstwo łódek. Zobaczcie, ile jest samochodów. Cała masa. Że jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dwóch kolegów jest na wodzie. Póki co słyszałem, że mierne efekty, także ta nasza strata 3 godzin, no nie jest tragiczna, szczerze mówiąc. Także mam nadzieję, że teraz wypłyniemy i te ryby dopiero zaczną brać. No to chwila prawdy. Odpalamy silnik. Sam tutaj jeszcze jakieś ostatnie poprawki robi.
co będzie dobrze. No póki co mamy falstart, ale będzie dobrze, odpalał wczoraj. Wow. Jest dobrze, jest dobrze. Wow, nie zgasł przy wrzuceniu biegu. Jest dobrze. I zapeszając mówię, chyba już wykończyliśmy limit pecha na dzisiaj, co? Dopiero się dzień zaczął, proszę cię. No dzień się niby dopiero zaczął, zaczyna. Zaczął się 3 godziny temu albo 4 już. Wow, ale łódek to jest naprawdę wiele. Tylu to jeszcze tutaj nie widziałem. Tak w zasięgu wzroku te 40-50 jest grubo. Nie wiem, ranie. To nie przesadzam. Serio? Aha. Serio miałem ranie. Jest. O, pięknie ma rybę, że w końcu jest. Mówiłem, że wcześniej to było branie. Nie jest duży. Podbierasz? No daj podbierak, żebyśmy go wyjęli, zobaczyli chociaż. Ale daleko mi wziął. Jest. Jest w końcu ryba. No to z głodu nie zdechniemy dzisiaj. Piątka. Mordeczko. Dobrze poczułem to branie. Gratulacje. Że było wstrychnięcie. Wstałem z trybu tak zwanej wyjebki. No nieduży jest, ale jest. Ale jest, no. No zobaczmy. O Jezu, to maleństwo. Ale zażar. Maleństwo, ale cały gumę zażar. Zobaczcie. Cały gumę zażar. Patrz. No. Pięknie wpięty. Na różowiutką gumę. Cyk. No dobra. To jest taka frytka. Ile? Za 45 może ma. Puszczamy go. No tak jak widzieliście, udało mi się złowić w końcu jakiegoś sandacza, ale już wam tłumaczę, dlaczego w końcu. Mamy dzień trzeci w tej chwili, a widzieliście rybę z dnia drugiego. Dnia pierwszego nie wyczerpaliśmy limitu pecha i nie doczekaliśmy się praktycznie żadnego brania, co? Nic. Nic. Były jakieś tam domniemania brania. Może jakieś jedno, jakieś tam, nie wiem, obcierki. Ciężko powiedzieć. Pierwszego dnia była masa ludzi. Prawie nikt nic nie złowił. Wiadomo, no jakieś tam ryby padały, głównie z trola, ale z ręki no mało ryb, naprawdę bardzo mało. Drugiego dnia no, tylko ten sandaczyk. W ogóle ciekawa sytuacja, no bo w końcu się wkurzyłem, że nic nie wierzę. Założyłem mało przynętę, ciężką główkę. No i wpadła ta makrelka. Według mnie miał 45. Schab mówi, że... Max to on miał 38. Nie, mówi, że 43. Tak czy siak był niewymiarowy. To był dzień drugi, a teraz mamy dzień trzeci. Zbliża się już w sumie końcówka dnia trzeciego. Jak widzicie, słońce powoli zachodzi. Mamy około godziny 15. Coś takiego. Ciężko mi powiedzieć. Jakąś godzinę łowienia jeszcze mamy. Ale dzisiejszy dzień jest zupełnie inny. Teraz jest naprawdę dość ciepło, bo poranek mieliśmy, no, tragiczny. Rano było na minusie. Była taka mgła, że nie było widać. No, widoczność była jakaś 20 metrów może. Także, no, naprawdę było ciężko. Przez pierwszych, zaraz zaczęliśmy łowić tak przed siódmą chwilę. No, to przez 7 godzin nie mieliśmy żadnego brania i dopiero po 14 zaczęły brać. No a zresztą za chwilę zobaczycie, co udało się złowić. Gdzie masz podbierak?
hopma. Chyba sondacza bez kitu. To nawet wymiarowego. Czekaj, teraz musi ci spaść. Ty poczułeś branie w ogóle? Nie, myślałem, że mam zaczep. On tak przymurował do dna, on po prostu zatrzymał. Ale się cieszę. O Jezu Święty. Może jest ładny. Jest ładny, dawaj pod wierak. Tak. Jest ładna ryba. Jest bardzo ładna ryba. Łóż podbierak do wody. Jest wielka ryba. Wyjmij podbierak. Na chwilę, wyjmij. Dawaj teraz. No, tu jest dobrze. Mówiłem, że tuż. No jest 60+. Czyli jednak prymitywne kolory i duże przynęty. Duże przynęty i lekka główka i krótki hak. No zobaczcie, co udało się złowić. W końcu trzeciego dnia naszej wyprawy udało się go złowić. Zobaczcie. Kanibal 12. Czerwono-żółty. Maty nie ma, ale podłoga jest mokra. Ile ma? Ja tak obstałem po 65. 64. No, równo 64 ma. Jeszcze raz zobaczcie kocka. Puszczamy. No. Jeszcze. Nacieszmy się nim chwilę. Piesek. Dobra, puszczę, bo mam łuśka. No czekaj, niech odpłynie ładnie. O! No to jeszcze raz gratulacje. Jest, chap ma rybę też. Duża? Nie, ale teraz poczułem branie. Teraz było branie. Teraz było branie, a nie. Chcesz podbierak czy nie? Nie, spoko, wiesz co, bo on nie jest duży. Ale przed chwilą schab sobie wziął ode mnie główkę. Chciał dziesiątkę. I w pierwszym rzucie. Tak, i w pierwszym rzucie. Dobra. Ty dzisiaj mało złowiłeś, to może chcesz podbierak jednak, czy nie? Nie, spoko, serio. Chociaż zaraz zobaczymy, jak się pojawi. No, żeby nie było za późno później. Czekaj, wyjmę gumę. No nie, makrela. Makrelka jest. Ty jeszcze mniejszy od tego, co wczoraj złowiłem chyba, co? Nie. To zaraz go ten. Zmierzymy pro forma, bo taki sam prawie. No chociaż... Szczęśliwy łowca, podnieś go wyżej. No fajny. I co, za dozbrojeczkę? Dozbrojeczkę. Fish Hunter 13 Fire Tiger. No gdzieś tam trochę pod słońce, także... Nie za bardzo widzę. Ryba przepiękna, tłusta. Nieduża, ale jest fajna. Dawaj tak pro forma go zmierzymy jeszcze. Ładnie. Bo tego mojego pierwszego z wczoraj to tak zmierzyliśmy po hajdamacku. Połóż go tak na no, dobra, ma... Te, ma wymiar nawet. 51. 51. No, dobrze, że masz kombinery. No. I dobrze, że miałeś do zbrojki. Jak wygląda uśmiechnięty łowca? Pokaż się. Uśmiechnij się chociaż. Doczekałeś się, co? Druga ryba. Wreszcie. Może się odobrażę tutaj na to łowisko. Pięknie.
Oj, on to wystrzeli zaraz. Też tak myślę. No ten mój to ładnie wystrzeli. Na początku go złapło. Stary, piąteczka. I ciśniemy dalej. Bardzo często pytacie się mnie o sprzęt, jakim łowię. Także dzisiaj chętnie go wam pokażę. Kijek to standardowo moja stara Inazuma do 28 gramów, kijek 2,20. Do tego Blackstone 4000 z przełożeniem bodajże 5,0 do 1. No i dopełnia tego zestawu plecionka 0,13 w kolorze fluo. Do tego wiadomo agrafka na jakieś 10 kg i to w sumie tyle. Wcześniej używałem jeszcze fluorokarbonu 35, ale zaniechałem tego, bo no było tyle zaczepów, że po prostu że ręce odpadały od tego wiązania. I jeszcze schabu, może ty powiesz coś o swoim sprzęcie. No, moja wędka. O, w ogóle cię nie widać, jesteś tak pod słońce. Się przesunę trochę. Ło. I na koniec jakbyś wylądował w wodzie, to było nieźle, co? To by było dopełnienie tego wyjazdu. A ty czym łowisz? Wędka to Mikado Nihonto. A, też Mikado. Też Mikado. Tylko, że... No właśnie, to jest ciekawe z tym kijem. To jest ogółem kijek, który kiedyś był do 13 gramów. Oczywiście przy moim farcie ułamałem go. Tak, on był dłuższy chyba kiedyś, co? On kiedyś miał 2,55, a długość ma podobną do mojego. No, także nieźle, też 2,20 chyba. No, został skrócony drzewem. Myślę, że teraz ciężar wyrzutu zamiast 13 to jest jakieś 30 gramów. No, ja myślę, że więcej. I co? Myślę, i że do tego kołowrotek, ale nie wiem, co to jest. To też Mikado. Okej, okay. I co? I plecioneczka, ale ty chyba masz jakoś grubszą, co? Plecionka, bo dopiero co zdążyłem wrócić z Chorwacji, także tu jest jeszcze nawinięta plecionka 0,20. Wow. Więc jest troszeczkę przegruba. To jest troszeczkę grubsza. No ale jak widać, rybom to nie robi żadnej różnicy. Biorą i na 13, i na 20, i na fluo zieloną, i na fioletową. Także plecionka po prostu tutaj nie ma żadnego znaczenia. No ważne, żeby była plecionka. Tak, no plecionka się przydaje. Ważne jest też oczywiście odpowiednie poprowadzenie przynęty, przynęta. No poniżej 10 cm raczej nie schodziliśmy. Ja tam oczywiście złowiłem tą makrelę na 8, no ale tego co widzieliście największego na 12,5 cm schab na 13 Fish Huntera. Także już jak na sandacze to troszeczkę większe przynęty. Wiadomo, niektórzy łowią 18, 20 nawet. No ale mi jeszcze do tego troszeczkę daleko i tak jest progres, także no takie standardowe, troszeczkę większe przynęty. Średnie plus, że tak powiem. Oj, daleko. Kij sobie też skróć o drzewo i będzie dobrze. Tego nie słuchajcie schaba, nie słuchajcie. Pamiętajcie, jak kij jest za słaby, znajdźcie najbliższe drzewo, skróćcie dwie przelotki i będziecie mieć z 20 do 30 gramów cięższy kij. W sensie ciężar wyrzutu. Schab MacGyver, krótko mówiąc. No dobrze, pora kończyć dzisiejszą wyprawę. Schab już tutaj się trzęsie z zimy. No. Jest zimno, jest na minusie. Jest albo już na minusie, albo zaraz będzie na minusie. No możliwe, że tak jest. Mamy już, no po prostu mamy noc jakoś, nie wiem, 17, jakoś chwilę przed. Coś noc takiego. Podało. Dzień w końcu udany. Kończymy naszego tripa. W końcu czterema rybami. Jeżeli chcecie, żeby klątwa schaba w końcu się skończyła, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli wam się film nie podobał, to naciśnijcie łapkę w dół, ale tak dwa razy, to wtedy na pewno dotrze do nas ta łapka w dół. Także dwa razy naciskajcie łapkę w dół, jak wam się coś dokładnie nie podobało. No dobrze, to my wyciągamy łódkę z wody i zawijamy do chaty. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!